dwie piłki. Kolor? Czerwony. A ta? Zielony. Po co te piłki mamy dzisiaj? Po co nam są te piłki? Do rzucania do psa. Dobra, to wołaj Tola. Tola, chodź! Dobrze. Zawsze musi usiąść przed nami, tak? Dobrze. Którą chcesz pierwszą? Czerwoną czy zieloną? A może inaczej, NCP-ce. Z której ręki? Z lewa. Która to jest lewa? Dobrze. Jaki kolor? Zielony. Proszę. Wrzucamy. Tola, piłka! No myślę, że... No masz szczęście. Dobra, i co teraz? Przynieś, tak? Przynieś. I teraz przychodzi, robimy siat. I co robimy? Co to jest? Jedzenie. Komu dajemy? Psu. Dobra. No to robimy jeszcze raz. Z której ręki? Z prawej. Kolor? Zielony. Dobra, rzucasz. Oj, chyba przysmak jej wpadł. Dobra, da radę. I robimy dla psa, co mówimy? Siad. Jeszcze raz, nie słyszała. Siad. Głośno. Dobrze, proszę. Karmimy. I podaj mi piłkę, Janek. A teraz, Janek, zmieniamy ćwiczenie. Z całej siły będziesz rzucał tą ręką, daleko. Musisz rzucić bardzo daleko, mocno. A czemu czeka? Miłości. Tola! Miłości to było! Dobra, ja. Tola, piłka! Szukaj piłki! Szukaj piłki! Dobra, pięknie. Chodź. I teraz, jak jest przyjdzie, mówimy. Siad! Umiesz? To samo, dam ci drugą piłkę tą ręką i też, patrz, mocny, mocny zamach, mocno, z całej siły, tak? Żebyś poczuł tą rękę. Uważaj. Tak jest. Tak, żeby cię usłyszała. Stań przed nią. Nie usiądź, siad. Musisz powiedzieć wyraźnie. Bo ona umie siad. Taka jest komenda, tak? Komenda jest siad i mówisz jasno i wyraźnie, dobra? Dobrze, daj jej przysmak. Dobrze, a teraz w ramach odpoczynku nie będziemy jej rzucać piłeczki, tylko nauczymy jej komendy leżeć. Ona już umie. Nauczymy ciebie komendy leżeć, żebyś umiał do niej mówić. Zaczynamy od siad. Siad. Zobacz, jak zrobiłam rękę. Tak. A jak będziemy chcieli leżeć? Leżeć. Leżeć. Widzisz? Mówię. Wyraźnie mówię leżeć, tak? I nagradzamy psa po zrobieniu komendy. Dobrze. To teraz ty zaczynasz od siad. Daj rękę. Do... Poczekaj, podejdź. Siad. Widzisz? I ręka na dół. Leżeć. No, spróbuj. Leżeć. Leżeć. Brawo! Ślicznie.